Witam Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam, porada 328. Czas w godzinach, w minutach, a nawet sekundach. Dostałem taką prośbę właśnie, tak pytałem się widzów, jaki ciekawy film, jaki problem do rozwiązania. No i taki pojawił się pokazywanie czasu w minutach, bo dla wielu osób tak przeliczenie godzin na minuty jest problematyczne. No i tu troszeczkę jeszcze dodatkowo rozszerzam ten temat, bo mam czas tutaj jeszcze z dniami uwzględniony, czyli mamy tu przykładowo 6 dni, 18 godzin, 29 minut, 38 sekund. I to jest na przykład 162 godziny, 29 minut, 9749 minut, już bez sekund, no i ponad pół miliona sekund. Tak, takie to są wartości. I jak możemy sobie to zrobić? No przede wszystkim musimy pamiętać, że czas w Excelu to są liczby, tak? Jeden dzień to jest jedna całość, tak? Cała liczba. Dwa dni to jest dwa. I w związku z tym godzina jest prezentowana jako czas, tak, ułamek całości dnia, który minął, czyli przykładowo tak 12, południe to jest pół dnia i to byłoby 0,5, czyli tu przykładowo tak jeden i jeden dzień, 3 godziny, to jest 1,15 sekundnych i coś tam dalej. I jeśli nie potrzebujemy na naszych obliczeniach wykonywać później dodatkowych, tak, obliczeń, przemnażać to przez jakieś wartości i chcemy, żeby to było pokazane, to wystarczy zmienić formatowanie. Czyli najpierw chcemy pokazać godziny, no tutaj jeszcze tam z minutami. Czyli zaznaczamy sobie ten zakres danych, Ctrl 1 i możemy przejść na jednostki czasu. Tak, tu możemy sobie zobaczyć różne style formatowania i tu się pojawia coś, co wygląda, jakbyśmy to chcieli zobaczyć, bo 37, tak standardowo 37 godzin nie ma. I ważne, tak przejdźmy sobie od razu do formatowania niestandardowego, żeby się przyjrzeć, i co tutaj nam Excel podpowiada. Tak, mamy godziny w nawiasach kwadratowych i to jest właśnie nasz kluczowy, tak, znacznik, tym typ kodowania, żeby pokazywać godziny. No my tutaj minuty chcemy jeszcze pokazać, ale sekund i tutaj w wartości tekstowych nie, przy innych przypadkach nie są nam potrzebne, więc sobie troszeczkę skrócimy ten zapis, czyli tylko G w nawiasach kwadratowych, dwukropek, żeby było to rozdzielenie między godzinami i minutami i same minuty, dwie M-ki. Zatwierdzamy sobie OK i Excel pokazał nam czas, tutaj ten podstawowy z kolumny A w godzinach i minutach. Tak, wszędzie tu mamy odwołanie do kolumny A, żeby było jasne. No to teraz chcemy to zrobić z minutami. No to Ctrl 1 i przechodzimy już na niestandardowe. Potrzebne nam są nawiasy kwadratowe i mm w nawiasach kwadratowych. Po prostu minuty. Tak, Excel rozpoznaje, że to są minuty, a nie miesiące. Zatwierdzamy sobie OK i mamy to, że wstawiłem 2 mm. To jest tylko taka różnica, że przy wartościach minut tak poniżej 10 będzie tutaj to 0 wiodące. Tak jakbyśmy wstawili 1 m, nie byłoby tego 0 wiodącego. No i na koniec sekundy, Ctrl 1, niestandardowe. Tak, czy już znamy drill, w nawiasach kwadratowych po prostu wstawiamy sekundę, zatwierdzamy OK i mamy wyniki. Tylko pamiętamy, tu cały czas pod tymi wartościami, jak sobie zmienię tutaj formatowanie na szybko na ogólne, kryją się liczby. Tak, to my sprawiliśmy, że one wyglądają w całkiem inny sposób, ale tu Excel nie kryje wartości 99 567. Jak my sobie to przemnożymy, przykładowo nawet razy 1000, tak, tą wartość z tej komórki, to jeśli sobie nałożę formatowanie ogólne, no to wyjdzie 1152, bo mnoży tą wartość bazową, która tam jest faktycznie przechowywana, a nie to, co widać. I jeśli faktycznie potrzebowalibyśmy mieć ten czas w minutach pokazany, ale też żeby faktycznie ta wartość była to 1659, to co musimy zrobić? Tą naszą wartość czasu
przemnożyć razy 24 godziny i jeszcze dodatkowo razy 60 minut, tak? Bo tutaj chcemy pokazać w minutach, tak? Jakbyśmy chcieli pokazać godziny razy 24. Jeśli chcemy jeszcze minuty, a razy 60. I tak, no a jeszcze jakbyśmy to w sekundach, to jeszcze razy 60. My tutaj w tych obliczeniach zostajemy przy minutach, zatwierdzamy sobie i tak muszę sobie zmienić sformatowanie na ogólne. Mamy 1659 minut i jakaś tam część. No i teraz ewentualnie decydujemy, czy sobie to nasze obliczenie zaokrąglamy, na przykład tak do zera miejsc po przecinku, czy nie. No, załóżmy, że sobie zaokrąglamy i mamy wynik. Mogę formułkę przyciągnąć w dół. Mamy tak podobne wyniki, no wszystko tam zależy, jeśli chodzi o zaokrąglenia. Jaka część, ile tam sekund było, czy nam zaokrągla, to wynik tutaj na przykład tu nam zaokrągla w dół, ucina tą końcówkę, a tu poniżej nam zaokrągla w górę, bo tam końcówka była większa niż połówka. No to dlatego trzeba zwracać uwagę na zaokrąglenie. No i nawet o tutaj 9 minut 35 sekund, no to nam zaokrągla w górę do 10 minut w obliczeniach. Musimy pamiętać, że czas w Excelu jest zapisywany jako liczby, a to, jak on się prezentuje, zależy od formatowania liczbowego, tak żeby nasze wyniki naszych obliczeń były prawidłowe.